To jest drugi dzień Kongresu 590, jego 8. edycji, która odbywa się w Warszawie na torze wyścigów konnych Służewiec pod hasłem Przestrzenie Wolności. A Państwa i moim gościem w studio kongresowym jest Iwona Arendt, poseł. Na Sejm witam serdecznie, pani poseł. Witam szanownych Państwa, witam panią. Która uczestniczy w dyskusjach na temat rozwoju OZE w naszym kraju na tegorocznej edycji Kongresu 590. To zacznijmy może od tego, gdzie jesteśmy dziś, jeśli chodzi o rozwój OZE w naszym kraju. No, jesteśmy bardzo daleko. Tak naprawdę jeszcze 8 lat temu, 10 lat temu takiego, mówiąc kolokwialnie, boom na OZE w Polsce nie było. Od 2015 roku, kiedy rząd obecny zaproponował programy, które wspierały dofinansowanie OZE, paneli fotowoltaicznych, inwestycje w fotowoltaikę, to Polacy szybko skorzystali z tego i dzisiaj jak jedziemy przez Polskę i obserwujemy bloki, domy mieszkalne, to właściwie wszędzie na dachach są panele fotowoltaiczne. Jeszcze 10 lat temu tego nie było. W związku z tym ten boom na rozwój chociażby fotowoltaiki w Polsce jest ogromny. Wcześniej widzieliśmy oczywiście, jeżeli chodzi o OZE, to rozwój wiatraków, tak, energetykę wiatrową. Natomiast ten największy rozwój przez te ostatnie lata nastąpił w zakresie fotowoltaiki. I do tych rozwiązań Polaków przekonywać nie trzeba? Nie trzeba. Ideą finansowania, stworzenia możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce było to, żeby każdy mieszkaniec Polski, każdy Polak na swoje własne potrzeby, żeby mógł sobie stawiać i mieć swoją własną energię na dachu, korzystać z niej. Oczywiście to była taka idea i jest cały czas idea, że na własne potrzeby produkujmy. Dlatego my tutaj namawiamy zawsze mieszkańców, którzy chcą inwestować, Polaków, którzy chcą inwestować w fotowoltaikę dla siebie, żeby nie przywymiarowali tych paneli, żeby tego nadmiaru za dużo nie było energii, bo problem jest z sieciami, polskimi sieciami elektroenergetycznymi. I tu przechodzimy do bardzo dużego problemu, o którym my mówimy od wielu, wielu lat. I to nie jest problem ostatnich lat, tylko to jest problem właściwie po 89 roku albo i wcześniej, jeszcze za czasów PRL-u. Nie było inwestowania w rozwój sieci elektroenergetycznych. Sieci były nieremontowane. Dzisiaj ile byśmy nie dali pieniędzy i nie inwestowali w rozwój sieci, w remonty sieci, to i tak to jest za mało. A w związku z tym, że te sieci są niewydolne, bo tak to trzeba nazwać, więc jest problem dzisiaj z nadmiarem przyłączenia chociażby fotowoltaiki do ogólnej sieci. Dlatego jest ten problem z chociażby przyłączeniami w zakładach energetycznych. Tak, bo o tym ludzie mówią. I dlatego w zeszłym roku przygotowaliśmy ustawę o fotowoltaice, gdzie nam zarzucano, że my ograniczamy rozwój fotowoltaiki w Polsce. Nie. Nie ograniczamy. My go wsadzamy w pewne ramy, namawiamy do tego, aby w tej ustawie przynajmniej namawiamy do tego, aby tak jak powiedziałam, panele fotowoltaiczne w ten sposób montować, żeby one nie tworzyły nadmiaru energii, żeby tą całą energię wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Dzięki temu nie trzeba oddawać aż tylu energii do sieci, która bardzo często nie jest wydolna. W związku z tym do tego namawiamy, ewentualnie też namawiamy do magazynowania energii, bo to jest trzeci oddzielny problem. Magazynowanie energii. Dzisiaj, gdybyśmy mieli technologiczne możliwości stworzenia magazynów energii tanich, to właściwie nie byłoby problemu, żeby był ten nadmiar energii z fotowoltaiki. Natomiast te magazyny energii są bardzo drogie, więc jest problem z rozwojem właśnie tego trzeciego, trzeciej drogi, czyli magazynowania energii. Dzisiaj podczas panelu będzie też pani prezes, która zajmuje się właśnie stowarzyszeniem magazynowania energii. Będziemy o tym rozmawiać na panelu na pewno.
Mówimy o fotowoltaice, ale OZE to nie tylko fotowoltaika. Tak, wspomniała Pani o wiatrakach. Jest też kwestia farm morskich. Tak. OZE to jest dużo szerszy problem. Gdzie tutaj zmierzamy, gdzie jesteśmy i jakie są bariery? No zmierzamy i to bardzo szybkim krokiem w rozwój chociażby wiatraków na morzu. Tak, energii wiatrakowej na morzu. Także w zeszłym roku wprowadziliśmy ustawę, która daje możliwości inwestowania dużym firmom, dużym koncernom energetycznym w wiatraki na morzu. I to się dzisiaj dzieje. Tam o tyle jest dobrze w inwestowanie w wiatraki morskie i w energetykę wiatrakową morską, dlatego że tam ona nie przeszkadza nikomu, bo dzisiaj my mamy wiele takich interwencji mieszkańców, którzy są przeciwni chociażby stawianiu wiatraków blisko domów wiatraków, bo te wiatraki przeszkadzają, bo no są osoby, które no nie życzą sobie, żeby tak blisko te wiatraki stały. A jednocześnie to jest istotna bariera w rozwoju tej energetyki oczywiście, lądowej. No niestety, no bo to są protesty społeczne, które no docierają do nas, bo do mnie do biura poselskiego także przychodzili ludzie, którzy nie godzili się na powstawanie pewnych farm wiatrowych wokół ich domów. Natomiast jeżeli chodzi o morze, no to proszę bardzo. I Bałtyk daje świetne warunki do rozwoju tej energetyki. Tak. Poza tym jeszcze, jeżeli mówimy już o zielonej energii, czystej energii OZE, no to nie możemy też zapomnieć o rozwoju energetyki jądrowej. I to jest nasza przyszłość, ale także i energetyka z wodoru. My jesteśmy tu na razie na początku tej drogi. Jeśli chodzi o wodór, to zdecydowanie i o produkcję tego zielonego wodoru. Tak, ale myślę, że to jest nasza przyszłość i w tym kierunku na pewno będziemy zmierzać. Czyli kwestia przyłączeń, infrastruktury, to jest bariera i problem. A jeśli chodzi o strategię finansowania OZE? Nie, to jeżeli chodzi o finansowanie, to rząd polski, właśnie tak jak na początku wspomniałam, przygotował, chociażby mówiąc o fotowoltaice, bo to w tym zakresie najwięcej się działo, rząd polski przygotował dofinansowanie i programy, które dofinansowują rozwój OZE w Polsce, między innymi fotowoltaikę, to jest rozwój Czysta Energia, program Czysta Energia. Tutaj każdy może sięgnąć po dofinansowanie do rozwoju właśnie OZE, tym bardziej, że my naprawdę nie dość, że chcemy mieć rzeczywiście czyste powietrze, więc czyste powietrze no to jest rozwój zielonej energii i w tym kierunku absolutnie idziemy. Tutaj się zgadzamy z Komisją Europejską, z Unią Europejską, że w tym kierunku powinniśmy iść. Oczywiście musimy to robić etapami, bo też bezpieczeństwo nasze energetyczne jest ważne. My nie możemy dzisiaj nagle zamknąć całą konwencjonalną energetykę i od razu przerzucić się ewolucja, na OZE, nie rewolucja. Dokładnie, dlatego że my w pewnym momencie to bezpieczeństwo energetyczne może być zachwiane, ale my stopniowo tymi krokami małymi rozwijamy OZE w Polsce. Oczywiście w nowej perspektywie unijnej i jeżeli zostaną uruchomione pieniądze z KPO, tam jest zapisane, że 30% tych pieniędzy z KPO musi być przeznaczone na zieloną energię w Polsce, na rozwój zielonej energetyki i zieloną energię. No i w tym kierunku będziemy dążyli. Kwestia przepisów i regulacji też czasami stanowi rzeczywiście problem. Niedawno zostały uchwalone zmiany w przepisach prawa energetycznego związane z przepisami o linii bezpośredniej. Tak, tak. Na ile to może mieć wpływ na rozwój OZE? Bardzo ciekawą ustawą właśnie była ostatnio, myśmy chyba 2 tygodnie temu przyjęli ustawę, ona wchodzi w życie, o rozwoju sieci elektroenergetycznych strategicznych. Bo co jest ważne, no dzisiaj nam wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, że energetyka no to nie jest jakiś taki biznes prywatny, lokalny. Nie, to jest biznes strategiczny. To sieci elektroenergetyczne to jest bezpieczeństwo naszego kraju. To jest przesył energii elektrycznej. No, wyobrażamy sobie dzisiaj, że nagle nie ma prądu, nie ma światła, nie ma lodówki, nie ma telefonów komórkowych, nie można się połączyć, bo nie mamy jak się... Przestajemy funkcjonować. Więc przestajemy w ogóle funkcjonować. Więc my musimy zabezpieczyć nasze sieci elektroenergetyczne do tego, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. Więc wskazywane są w tej ustawie największe inwestycje w sieci elektroenergetyczne w Polsce, które z punktu widzenia Polski są strategiczne. I tą ustawę przyjęliśmy 2 tygodnie temu. Ona jest bardzo kluczowa i bardzo ważna, bo dzięki temu też wiemy, w jakie sieci w pierwszej kolejności powinniśmy inwestować i jakie sieci powinniśmy budować. A kwestia linii bezpośredniej?
No też to jest ważne, oczywiście linia bezpośrednia, bo to bezpośrednio ten prąd do nas sprowadza, więc ten rozwój też jest bardzo potrzebny. Cały kształt, tu też mówimy, bo to się łączy tak z jednej strony OZE i energetyka odnawialna, z drugiej strony konwencjonalna, ponieważ te sieci elektroenergetyczne, one nie tylko będą przesyłały energię z OZE, ale także jeszcze z konwencjonalnej, przede wszystkim na razie w naszym kraju z konwencjonalnej energetyki, więc nie zapominajmy o tym, że to bezpieczeństwo jest ważne. Mówię jeszcze raz, wojna na Ukrainie pokazała, że my tak szybko nie możemy pozwolić dać sobie wmówić, że nagle zamykamy kopalnie, wszystko zamykamy i rozwijamy OZE. Tak naprawdę OZE to też jest, to jest słońce, to jest wiatr. W pewnym momencie może być problem z tym, a mamy konwencjonalną energetykę, która cały czas stabilnie pracuje i ona jest takim naszym wentylem bezpieczeństwa. Pięknie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Państwa moim gościem była Iwona Arendt, posłanka na Sejm. Dziękuję bardzo. Proszę z nami pozostać. Już niebawem kolejne spotkania z naszymi gośćmi.